Dobry wieczór, Berenka Kurtyc, Centrum Terapii Dialog. Witam serdecznie Państwa na kolejnym dialogowym webinarze. Dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat, jakim jest depresja. A moją specjalistką będzie dzisiaj dr Agata Bilski. To jest pani doktor lekarz-psychiatra, ale również psychoterapeuta z ponad już 19-letnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów. Przyjmuje ona w Centrum Terapii Dialog także w ramach takiej poradni depresji. To jest jedna z poradni, która działa w Centrum Terapii Dialog. Zapraszam naszą specjalistkę. Jeszcze chwileczkę, pani doktor. O, teraz już się widzimy, możemy się przywitać. Dzień dobry, dobry wieczór, tak? Tak jest śmiesznie, jak są te nasze webinary, zależnie od pory roku, to witamy się na no, dobry wieczór, bo dzień dobry, bo czasem jest ciemno, ale teraz już idzie zimowa pora, więc sprzyjająca też niestety chyba właśnie takiemu smutkowi, nostalgii. Jak to jest, pani doktor, z tą depresją? Czy my nadużywamy tego słowa? Czy rzeczywiście teraz jest tak, że wielu z nas rzeczywiście choruje na, ma jakieś zaburzenia właśnie depresyjne? Szczególnie teraz, kiedy media na przykład cały czas alarmują, że w związku z sytuacją covidową, zamknięciem w domu, bardzo dużym napięciem, ta fala depresji będzie obecna i będzie coraz większa. Tak, zdecydowanie takich depresji reaktywnych jest teraz więcej i ze względu na sytuację covidową, i ze względu na jesień, bo listopad i grudzień to zwykle są takie najbardziej depresyjne miesiące. Z najmniejszą ilością światła słonecznego, z najmniejszą też taką aktywnością, z najmniejszą możliwością wyjścia na zewnątrz. I to się wszystko odbija na funkcjonowaniu. Także stanów depresyjnych faktycznie jest więcej. Nie zawsze są to depresje kliniczne, pełnoobjawowe, natomiast stanów taki, gdzie się funkcjonuje faktycznie gorzej, jeżeli chodzi o nastrój, jeżeli chodzi o napęd, gdzie pojawiają się zaburzenia snu, jest w takich momentach więcej. To kiedy tak naprawdę powinniśmy zacząć się martwić, że ten nasz smutek to nie jest już tylko zwykłe, no właśnie zwykły smutek, tylko coś więcej. I widzę, że też nasi widzowie zgłaszają podobne pytania, że jak rozpoznać depresję, tak? I czy samemu można to zrobić, czy trzeba iść gdzieś do eksperta? Kiedy to się zaczyna dziać? Depresja polega na tym, że obserwujemy u siebie smutek, czyli obniżenie nastroju. I ono praktycznie jest obecne zawsze. Obserwujemy obniżenie napędu, czyli spadek wydolności, spadek motywacji do aktywności, wycofanie z zainteresowań. Jeżeli taki stan trwa przez przynajmniej 2 tygodnie, to możemy mówić o rozpoznaniu zespołu depresyjnego i to jest coś, co warto by było skonsultować z lekarzem, co można rozważać, żeby leczyć. Czyli po 3 tygodniach takiego obniżenia nastroju, tak? Co może wchodzić jeszcze do takich objawów alarmujących? Często takim objawem obserwowanym, zwłaszcza przez mężczyzn, jest drażliwość. I często osoby, które do mnie przychodzą, skarżą się na tak zwany krótki ląd, na taką skłonność do irytacji, do wybuchowości, na to, że gorzej funkcjonują w relacjach w domu, że są bardziej właśnie wybuchowi, bardziej skłonni do kłótni. To wynika z takiej obniżonej odporności na stres i to jest ściśle powiązane z obniżonym nastrojem. Tutaj, tak, pani doktor? Oczywiście lęk też jest takim objawem, który często towarzyszy depresji. Raz jest go mniej, raz jest go więcej. To może być lęk typu uogólnionego, czyli taki, który jest obecny cały czas i który zazwyczaj wygląda tak, że obserwujemy u siebie zamartwianie się. Takie wrażenie nadwrażliwości na to, co się dzieje wokół i taką tendencję do rozpamiętywania, rozbijania wszystkiego na czynniki pierwsze, martwienia się o to, co będzie. Ale może być też lęk pod postacią somatyczną, też bardzo często obecny.
gdzie dochodzi do dysfunkcji poszczególnych organów naszego ciała, których początkowo możemy nie kojarzyć z lękiem czy z depresją. Mogą się pojawiać kołatania serca, może się pojawiać duszność, drżenie rąk. Tutaj właśnie jedna z osób, jeden z naszych widzów pisał przed chwilką, czy zaburzenia jelitowe mogą opierać się też o depresję? Również, oczywiście, że tak. Jest nawet coś takiego jak tak zwana maska brzuszna depresji, czyli potrafi być tak, że pierwszym objawem, który się pojawia w depresji, który ujawnia, że coś jest nie tak, to są objawy brzuszne, które nie mają podłoża somatycznego, czyli zazwyczaj jest tak, że osoba, która cierpi na takie dolegliwości, najpierw udaje się do lekarza internisty, czy też do lekarza gastrologa, wykonuje szereg badań. Te badania nie potwierdzają przyczyny somatycznej zaburzeń i to wtedy wskazuje, że warto jest się skonsultować z lekarzem psychiatrą i warto jest wziąć pod uwagę, że to są zaburzenia czynnościowe związane też z obniżeniem nastroju, z wyższym poziomem lęku. Też pani Joanna Bogucka pyta, czy jest jakiś związek chorób autoimmunologicznych z depresją. Szczególnie interesuje ją Hashimoto i jak sobie wtedy pomóc? Tak, zdecydowanie tak. I zawsze, jeżeli mamy do czynienia z objawami depresyjnymi u osoby, która nie była ostatnio diagnozowana somatycznie, to powinniśmy wykonać szereg badań, które wykluczują czynniki somatyczne wpływające na spadek nastroju. W tym bardzo ważne jest, żeby sprawdzić tarczycę. Zwykle wykonujemy takie przesiewowe badanie, jakim jest oznaczenie poziomu TSH w surowicy. To jest taki hormon przysadkowy, który reguluje czynność tarczycy. I jeżeli to badanie wychodzi czy poza normą, czy na granicach norm, wtedy warto jest wykonać bardziej szczegółową diagnostykę tarczycową. Wtedy się oznacza już konkretnie hormony tarczycowe, przeciwciała, wtedy można wykonać USG. I bywa tak, że warto jest najpierw poleczyć zaburzenie czynności tarczycy, zanim weźmiemy się za leczenie depresji, bo faktycznie stan na przykład dużej niedoczynności tarczycy może wyglądać jak stan depresyjny, bo on przebiega z apatią, ze spowolnieniem, z sennością, z brakiem sił, z brakiem motywacji. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Przepraszam, na chwilkę przerwa. Widzę, że Państwo pytają, jak dołączyć do naszego spotkania niektórzy. Nasze spotkanie jest dostępne dla wszystkich na fanpage'u Centrum Terapii Dialog. Na samej górze powinien się teraz wyświetlać transmisja na żywo, więc nie trzeba nic robić, wystarczy wejść na nasz fanpage, można to przekazać innym osobom, które też potrzebują dzisiaj takiej rozmowy. Cały czas mogą Państwo zadawać pytania. Jeżeli wszystko jest dobrze z dźwiękiem, z wizją, prosimy cały czas o kliknięcie kciuka na górze albo serduszka, żebyśmy wiedziały, że połączenie jest w porządku i nas Państwo słyszą. Mamy kolejne pytanie. Jak wygląda depresja u osób starszych, 60+? I jak pomóc takim osobom? Jak wygląda terapia? To są bardzo często takie depresje, które są nieugłaśniane, czyli osoby starsze, które popadają w stan depresyjny, często nie mówią o swoim smutku, nie mówią o swoim złym samopoczuciu, natomiast stopniowo wycofują się z takiej normalnej aktywności, czyli na przykład więcej czasu polegują w łóżku, obserwujemy u nich utratę zainteresowań, izolację, mają problemy z jedzeniem, mają problemy z piciem, trzeba pilnować, żeby pili i jedli regularnie, bo w takim wieku szczególnie zagraża sytuacja odwodnienia. I często te depresje przebiegają też na poważnym poziomie, ponieważ no, to jest też taki etap życia, gdzie ten bagaż doświadczeń jest już duży, wiedza na temat świata jest duża, taka świadomość i często to są takie depresje z przemyśleniami egzystencjalnymi, z myślami o śmierci, z brakiem sił do tego, żeby funkcjonować dalej. Tak. Czyli musimy być bardzo uważni też na te starsze osoby, rozumiem. Tak, zdecydowanie. I zdecydowanie warto je leczyć. Trzeba też pamiętać, że takie osoby należy leczyć dużo ostrożniej, aniżeli osoby młodsze. Są specjalne zasady, jeżeli chodzi o stosowanie leków u takich osób. Na pewno należy uważać na wszelkie obciążenia somatyczne, które u takich osób są częstsze. Często jest tak, że współwystępuje nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, więc dobierając lek trzeba brać wszystko to pod uwagę.
I zawsze też dawki stosowanych leków są niższe niż u osób młodszych i później też możemy spodziewać się efektów. Czyli jednak ta terapia, ta terapia wygląda trochę inaczej. Trochę inaczej ze względu na różnice metaboliczne przede wszystkim, czyli też te leki wolniej działają, bywają gorzej tolerowane, nie wolno śpieszyć się ze zwiększaniem dawek, bywa, że trzeba poczekać na efekt. Dobrze. Kolejne pytanie, no to takie teraz bardzo popularna witamina D. Jak się ma witamina D do depresji? Poziom witaminy D ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o samopoczucie, także psychiczne. Bardzo wielu z nas ma niedobory, nie wiedząc o tym. I endokrynolodzy teraz uważają, że nawet bez oznaczenia poziomu witaminy D, jeżeli przyjmuje się 2000 jednostek tej witaminy przez cały rok, nawet niekoniecznie tylko sezonowo, ale przez 12 miesięcy w roku, to nie ma szans na przedawkowanie, nie ma szans na przekroczenie poziomów, nawet gdyby on był w normach. To jest witamina, która odpowiada za szereg przemian endokrynologicznych w naszym organizmie, odpowiada za budowanie masy kostnej, ale też odpowiada właśnie za poziom energii, za odporność taką na poziomie też immunologicznym. Jej niedobory mogą przebiegać z osłabieniem i z takimi stanami depresjopodobnymi, więc to jest też bardzo ważne, żeby to wypełniać. Czyli tak, ta suplementacja jest ważna i to nie jest jeden z mitów medycznych, tylko jak najbardziej, znaczne sprawdzone niedobory. Tak jest, znaczne niedobory mogą faktycznie przebiegać z bardzo dużym osłabieniem i apatią. Tutaj jeszcze wraca pani Klaudia Kucharczyk do pytania o seniorów. Jak przekonać ich do leczenia? Czy ma pani jakiś taki sprawdzony sposób, jeżeli właśnie starsza osoba... Nie jest to proste. Tak. Nie jest to proste. Ja zwykle używam takiego argumentu, że zawsze warto spróbować. Że jakby to, że włączamy jakiś lek, to nie oznacza, że dana osoba będzie na ten lek skazana. Jeżeli on okaże się być nietrafiony. A jeżeli jest dyskomfort w samopoczuciu, a bardzo często jest tak, że te osoby przyznają, że ma jakiś dyskomfort, na przykład zaburzenia snu albo duże osłabienie, to ja tutaj zawsze uważam, zawsze tłumaczę to w ten sposób, że jeżeli ten dyskomfort jest, to trzeba próbować go w jakiś sposób zmienić i trzeba szukać dostępnych sposobów na to, żeby to zmienić. I jednym z tych sposobów jest sięgnięcie po lek, konsultacja lekarska, sięgnięcie po lek. I uważam, że warto dać sobie szansę. Lek zawsze można odstawić, jeżeli kierunek okaże się być niewłaściwy. Nie są to leki, które uszkadzają, nie są to leki, które uzależniają, więc nie należy się ich bać. Są łagodniejsze niż niejeden lek krążeniowy, który jest stosowany powszechnie. Tak, bo też często rzeczywiście używa się tego argumentu, że leki jakiekolwiek od psychiatry uzależniają, to chyba warto tutaj podkreślić, tak jak pani doktor powiedziała, że leki na depresję nie są uzależniające. Nie są uzależniające, tak, dokładnie, nie zmieniają też w jakiś widoczny sposób psychicznie, czyli często ludzie się obawiają, że będą mniej obecni emocjonalnie, że będą bardziej senni, że będą spowolnieni, tak nie musi być. Można dobrać lek w taki sposób, żeby takiego dyskomfortu nie było. Leki też można zmieniać, czyli jeżeli jest taka sytuacja, że dany lek, który wydaje się być w pierwszym odruchu optymalnym lekiem dla danej osoby, okaże się być jednak nieoptymalny, na przykład występuje po nim senność, mimo że nie powinna jej być, to wówczas wymieniamy stopniowo lek na drugi, który jest dobrany pod kątem większej aktywizacji, czyli taki lek, który potencjalnie będzie dawał mniej senności. Czyli próbujemy, to nie jest tak, że jeden lek i... Tak. Dobrze. Zdecydowanie warto próbować. Kolejne pytanie jest takie, czemu mężczyźni reagują częściej agresją w depresji? I czy to prawda? Bywa tak, że więcej właśnie takiej drażliwości, agresji obserwujemy u mężczyzn depresyjnych. Może to jest dlatego, że i panuje taki stereotyp, że mężczyzna to jest osoba, która sobie radzi, która nie może płakać, nie może się smucić. I mężczyźni to są też te osoby, na których zwykle ciąży większa odpowiedzialność, na przykład odpowiedzialność za rodzinę, prawda? Finansowa odpowiedzialność, to jest ogromna presja i oni mają takie poczucie, że za wszelką cenę muszą funkcjonować, muszą być wydolni. Więc oni często ignorują smutek, zaprzeczają swojemu złemu samopoczuciu. Funkcjonują na siłę zadania. Przepraszam pani doktor, bo coś na chwilkę nam przerwało. Jeszcze się włączył akurat, super. Czy możemy prosić o powtórzenie ostatniego zdania? Bo jasne. Bywa tak, że mężczyźni nie dopuszczają do siebie smutku,
nie pozwolą sobie na płacz, nie pozwolą sobie na tego typu rozładowanie emocji. Próbują to trzymać wszystko w sobie, próbują się kontrolować, no a ponieważ my nie jesteśmy maszynami, jesteśmy tylko ludźmi, każdy ma określoną wyporność, no to, to bywa tak, że ta wyporność pęka, że te granice jakoś pękają. Ja to często nazywam takim bezpiecznikiem, który wywala, że można trzymać na siłę, prawda, ten fason, jakby to trzymać się w takiej roli poprawnej i funkcjonować z zaciśniętymi zębami na siłę, ale do czasu, no i bywa, że ten bezpiecznik wywala i wtedy dochodzi do wybuchów, na przykład złości, do takich często nadmiarowych, wydawałoby się nam nieadekwatnych do sytuacji. Czyli warto tak na bieżąco z siebie wyrzucać ten cały smutek, tak, gorsze. Warto jest dać sobie prawo do tego, żeby czuć siebie po prostu, żeby nie ignorować sygnałów, które słyszymy z własnego ciała, żeby nie ignorować zmęczenia, nie ignorować osłabienia i w związku z tym sobie w miarę możliwości regulować tę aktywność, nie przeciążać się. Jasne. Czy przy przewlekłej depresji, pani Kamila pyta, konieczne jest branie leków? Przy przewlekłej depresji, jeżeli mamy ją kilka lat. Czy wystarczy, rozumiem pani Kamilo, terapię, tak? Bo nie mam to procesowanego tego pytania. To zależy. To też zależy od nasilenia objawów, bo jest takie zjawisko jak dystymia, czyli taki stan subdepresyjny, gdzie obniżenie nastroju utrzymuje się uporczywie, jednocześnie ono nie ma takiego nasilenia, które koniecznie wymagałoby stosowania leków czy dużych dawek leków i wtedy jako rozwiązanie można stosować samą psychoterapię. W ogóle w leczeniu depresji można stosować samą psychoterapię i dla mnie granicą jest takie bezpieczeństwo człowieka i jego funkcjonowanie na co dzień. To znaczy, dopóki te objawy nie zaburzają w istotny sposób funkcjonowania i dopóki nie ma myśli samobójczych, nie ma sytuacji zagrażających, dopóty można próbować leczyć samą psychoterapią. Bywa jednak, że wtedy ciężko jest się, jakby to powiedzieć, ciężko się odbić od pewnego poziomu, dlatego że żeby móc pracować w psychoterapii, to też musi być określony poziom spokoju, musi być określony też poziom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poznawcze, bo to funkcjonowanie poznawcze, czyli koncentracja uwagi, pamięć, również w depresji bywają zaburzone. Jeżeli człowiek jest w dużym niepokoju, w bardzo obniżonym nastroju, myśli wolniej, nie kojarzy, zapomina, no to wtedy i w terapii nie będzie mógł pracować efektywnie, więc czasem warto jest połączyć oba oddziaływania. I zwykle psychoterapeuci, no u nas w dialogu tak jest, że psychoterapeuci, jeżeli widzą, że stan danej osoby w jakiś sposób hamuje czy uniemożliwia głębszą pracę, no to wtedy sugerują konsultacje z lekarzem psychiatrą i lekarz psychiatra często sięga po lek, żeby zaleczyć dany stan, żeby zaleczyć takie pogorszenie. Pacjenta razem wtedy. Tak, dokładnie. Współpracy i na bieżąco monitorują, co się z nim dzieje. Tak, i to daje też najlepsze efekty. No, warto o tym pamiętać, tak, że właśnie nie jest tak, że mamy tylko jedną drogę, tylko możemy połączyć tutaj siły akurat lekarza, psychiatry i psychoterapeuty. Magdalena Łukasik pisze tutaj nam taki komentarz, już czytam. Często dla naszych znajomych kwestia naszych stanów depresyjnych są nie do udźwignięcia. Ignorują nas lub wręcz pozostawiają nas samych sobie. Jak łatwo się domyślić, powoduje to u nas zwiększenie stanów samobójczych. W jaki sposób starać się do nich trafić, w sensie rozumiem, do tych znajomych i bliskich. Do znajomych. I wytłumaczyć im, że sama obecność podczas choroby jest dla nas często ostatnią deską ratunku. Oraz jak móc przestać się obwiniać za to, jeśli z naszego powodu, jako osoby chorej na depresję, odeszli z naszego życia. Czyli tu chyba takie dwa pytania są zawarte. Tak. To nie jest takie proste, to znaczy to znajomi bywają różni, prawda? I bardzo często też w momencie, kiedy znajdujemy się w kryzysie, a dana osoba nie jest w stanie tego kryzysu udźwignąć, to też pokazuje, no, waliduje tę znajomość niejako. Ja uważam, że warto na pewno zawsze rozmawiać, tłumaczyć, bo faktycznie dla osoby, która nie przeżyła nigdy stanu depresyjnego, to może być ciężkie do zrozumienia.
Ciężko jest się wczuć w ten stan. Bardzo często słyszy się rady typu po prostu wstań, zacznij działać, weź się w garść. Tymczasem depresja to jest taki stan, gdzie nie ma zasobów, żeby to robić po prostu, gdzie to jest zahamowane na poziomie biologicznym i gdzie no, po prostu nie ma jak tego zrobić. I trudno jest to zrozumieć osobie, która tego nie przeżywała. Ale poprzez rozmowę, zakładając, że jest to osoba empatyczna, ja myślę, że, no, że wiele można zrobić, tak? I po prostu rozmawiać, tłumaczyć, czego potrzeba, czyli jakiego rodzaju wsparcia potrzebujemy w tym momencie. I często właśnie to wsparcie jest, tak jak Pani mówiła, to wsparcie jest najlepsze wtedy, kiedy mamy poczucie obecności kogoś obok nas i towarzyszenia nam w takim momencie. Czy jeżeli trwa już bardzo długo taki stan, to jest potrzebne też wsparcie dla tej osoby najbliższej, z którą jesteśmy, która no powiedzmy parę lat jest na przykład na partnera, partnerki, który parę lat no jednak nie cierpiąc na to zaburzenie jest przy tej chorej osobie i po prostu nie rozumie tego, że to może trwać i trwać i w którymś momencie no, jakby zaczyna ignorować tę sytuację. Jasne, zarówno wsparcie psychologiczne, jak i psychoedukacja. Psychoedukacja, czyli podanie takich podstawowych informacji na temat tego, co to jest depresja, jak potrafi wyglądać, jak potrafi przebiegać. I często takie spotkania psychoedukacyjne są też możliwe u lekarza prowadzącego, jeżeli jest taka potrzeba, jest taka wola ze strony pacjenta i ze strony jego rodziny, żeby na którąś z takich wizyt przyjść, na przykład pół wizyty poświęcić na psychoedukację dla osoby z rodziny, no to wtedy warto to zrobić. Pani Małgorzata Kruszakin, ja tak bardzo szybko przechodzę do kolejnych pytań, bo chciałabym powiedzieć, że jest na dzisiaj bardzo dużo i chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa tutaj pytania, wątpliwości i zapraszamy do udziału w czacie, do pisania swoich komentarzy, pytań. Jeżeli wszystko jest w porządku, będziemy wdzięczne razem z Panią Doktor za kliknięcie kciuka czy serduszka, żebyśmy wiedziały, że wszystko się rozgrywa u Państwa dobrze, jeśli chodzi o stronę techniczną. Mam takie pytanie od Pani Małgorzaty Kruszakin. Po jakim czasie można spodziewać się poprawy w funkcjonowaniu osoby, która jest leczona farmakologicznie? Bardzo różnie. Znaczy klasycznie mówi się, że leki przeciwdepresyjne działają po 2 tygodniach i to jest takie hasło, jakie często słyszymy, gdzie często się czyta o tym. Natomiast nie jest to regułą. Wszystko zależy i od osoby, i od leku, i od tempa włączania leku. Zwykle jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która przyjmuje lek po raz pierwszy, no to chcemy ten lek włączyć jak najbardziej stopniowo. Ze względu na to, że jeżeli byłby on włączony za szybko, to mogą się pojawić pewne objawy nietolerancji, takie jakby uderzeniowe objawy, które pojawiają się w momencie, kiedy organizm ma po raz pierwszy kontakt z lekiem. I to mogą być takie objawy, które sugerują objawy depresyjne, czy sugerują objawy lękowe, czyli ten dyskomfort, który jest w danym momencie, może się jeszcze przejściowo nasilić. Dlatego nie chcemy dopuścić, więc lek włączamy stopniowo. Ja zwykle dostosowuję to tempo do osoby, czyli są takie osoby, u których można klasycznie włączyć powiedzmy 6 dni po pół tabletki najniższej dawki terapeutycznej, potem wejść na całą, ale są takie osoby, gdzie warto jest to robić wolniej, zwłaszcza te osoby, u których jest wysoki poziom lęku. Jeżeli robimy to wolniej, no to niestety później też się spodziewamy pełnych efektów. Czyli dobrze rozumiem, że na depresję nie ma takich leków, które weźmiemy jednego dnia i drugiego dnia już jest super? Nie ma takich leków powszechnie dostępnych. Jest taki jeden lek, który jest lekiem szybko działającym w przypadku depresji, ale to nie jest lek pierwszego rzutu, jest to lek tak naprawdę w fazie testów. Jest dostępny w dialogu, natomiast jest dostępny w sposób bardzo ograniczony. Dopiero u pacjentów lekoopornych, czyli u takich, którzy przetestowali wcześniej inne leki i te leki okazały się być niewystarczające, no jest bardzo drogi, nie ma refundacji. Tak, mamy dostępny, tylko rzeczywiście on jest dla tych pacjentów, którzy już wcześniej się leczyli. Mówimy tutaj o donosowej depresji. Tak jest, tak. Także jest taki środek, który rzeczywiście ma zadziałać natychmiast i on potrafi zadziałać za kilkanaście minut, za godzinę czy dwie. Natomiast jego działanie też jest krótkie i leczenie tym środkiem polega na powtarzaniu podań w cyklach. Tak, jasne. I jest to jakaś tam ostatnia deska ratunku. Natomiast, jest to klasyczny lek przeciwdepresyjny. Tak, natomiast zazwyczaj musimy poczekać na ten efekt kilka tygodni, tak?
kilka tygodni, bywa także po kilku dniach niektóre osoby czują już ulgę i zwykle ta ulga na początek dotyczy zmniejszenia się poziomu niepokoju. Ludzie mówią o tym, że mają wrażenie, że, no, że jest lżej, tak, że spada napięcie i że łatwiej jest im znosić stres. I to jest pierwsze, co jest odczuwalne. A na taką pełną poprawę nastroju, tak żeby rzeczywiście móc powiedzieć, czuję się dobrze, zwykle trzeba poczekać dłużej. I czasem trzeba też podciągnąć dawki w górę powyżej takiej dawki minimalnej terapeutycznej. Tak. I to się zwykle robi pod obserwacją samopoczucia. Jasne. Pani Joanny Koszewska-Wiater, czy jeśli ktoś cierpi na chorobę przewlekłą oraz cierpi na przewlekły ból i to powoduje depresję lub nastroje depresyjne, to czy terapia ma sens? Bo przecież terapia nie zlikwiduje przyczyny tej depresji. Nie zlikwiduje przyczyny, natomiast może poprawić funkcjonowanie i może też wpłynąć na sposób odczuwania bólu. Są takie leki przeciwdepresyjne. Oj, przerwało nam. Czy Państwo nas słyszą? Czy na chwilę Pani... Depresyjne, które są też... Halo, Pani doktor, czy my się słyszymy? Mogłaby tak, Pani ostatnie zdanie powtórzyć, bo coś nam tutaj się zawiesiło. Jasne. Więc takie leczenie ma sens, ponieważ nawet jeżeli nie usunie bólu, to może poprawić w istotny sposób komfort funkcjonowania takiej osoby, a bywa też, że zmienia sposób odczuwania bólu, czyli zmniejsza subiektywne odczuwanie bólu. I są takie leki przeciwdepresyjne, jak na przykład duloksetyna, które są dedykowane leczeniu przeciwbólowemu, i które są stosowane również w bólu jako takim, czyli bólu nawet niekoniecznie z odczynem depresyjnym. Są stosowane w poradniach leczenia bólu. Jest taki lek jak pregabalina, który też jest lekiem przeciwlękowym, a jednocześnie stosowany przeciwbólowo. Gabapentyna, podobny lek. Także można próbować i poziom bólu obniżyć poprzez leki. I tym jednocześnie, tym samym też trochę wpłynąć na te nastroje depresyjne. Rozumiem. Wpłynąć na nastrój, obniżyć poziom lęku, tak. Tutaj Pani Magdalena Mamon pyta się, czy można się umówić z Panią doktor na wideorozmowę. Jeżeli chcieliby Państwo umówić się do naszych specjalistów, to zapraszamy. Oczywiście można się umówić też na wizyty online. Wizyty można omawiać na naszej stronie www.psychiatrzy.warszawa.pl. Tak? Nie pomyliłam się. Tak. Dobrze, więc tam serdecznie zapraszamy. Można też znaleźć panią dr Agatę Bilski. Następne pytanie. Pani Wiktoria Matynia. Czy u podłoża depresji leży stres? Od czego zależy? Czy stres przewlekły przerodzi się u jednego w depresję, a u kogoś innego w stany lękowe, a jeszcze u innego na przykład w agresję? Tak, zdecydowanie tak. Stresem i depresją. Tak, oczywiście, że depresja jest zależna od poziomu stresu i bardzo często to jest taki czynnik wywołujący stany depresyjne. No podobnie tak jak Pani mówiła, stany lękowe, czy też stany rozdrażnienia, które no, też można uznać za stany nerwicowe czy depresyjne, bo to bardzo często jest tak, że to jest płynność pomiędzy jednym, drugim a trzecim. Czyli można powiedzieć, że w każdej depresji jest trochę lęku, jego może być bardzo mało albo bardzo dużo i wtedy mówimy o takiej depresji z agitacją, z dużym niepokojem. No i w każdych objawach nerwicowych, lękowych jest na pewno trochę obniżonego nastroju, no bo to są objawy, które męczą i które doprowadzają do tego, że jeszcze w pewnym momencie ma dość, tak, i ten nastrój automatycznie spada. I oczywiście stres ma ogromne znaczenie i często stres jest główną przyczyną tego, że poszczególne osoby zgłaszają się do nas po pomoc, czyli gdyby nie było tego czynnika stresowego, gdyby nie było takiego przeciążenia w danym momencie, czy ilością zadań, czy jakimiś innymi czynnikami, które istnieją, to nie byłoby też stanu depresyjnego, który kwalifikowałby się do leczenia. Czyli często ja leki przeciwdepresyjne też nazywam lekami na przetrwanie i one są stosowane w takich sytuacjach, kiedy przez dłuższy czas jesteśmy narażeni na nasilony stres i nie możemy tego wyeliminować, nie możemy tego jakoś regulować. Pani Aneta Wojnar-Konopka. Leki powodują... Oj, przepraszam, czasami zaczynam czytać komentarz i on mi już szybko przeskakuje, ale do niego wracam. Leki powodują u mnie znaczące zaburzenia pamięci i koncentracji. Co mogę zrobić, aby nie zmieniać leków, które sprawdzają się generalnie bardzo dobrze? Pozdrawiam.
Żeby nie zmieniać, ale żeby poprawić koncentrację i pamięć. Tak, tak. Można myśleć o stosowaniu suplementów, które potencjalnie mogą poprawić funkcje poznawcze i takich, które nie kolidują z lekami przeciwdepresyjnymi. A takim suplementem jest na przykład lecytyna. Są badania kliniczne, które pokazują, że systematyczne, przewlekłe stosowanie lecytyny poprawia funkcje poznawcze i nawet potrafi przynosić efekty w otępieniach. Więc to byłby taki nieinwazyjny sposób, żeby na to wpłynąć. Żeńszeń jest też takim środkiem, który można dołączyć do leków przeciwdepresyjnych, próbować je stosować razem. Kwas omega-3, to podziała łagodnie, ale też mają znaczenie, jeżeli chodzi o pamięć i koncentrację. Trzeba sprawdzić, czy nie ma żadnych innych niedoborów też, jeżeli chodzi o wyniki badań laboratoryjnych, czy nie ma stwierdzonego niedoboru witaminy D3, czy nie ma stwierdzonego niedoboru witaminy B12, to też może wpływać na funkcje poznawcze. I jeżeli te niedobory są, to warto je uzupełnić. No są też środki, które czasami dołącza się, środki już takie farmakologiczne, chemiczne, które dołącza się do leków przeciwdepresyjnych w celu poprawy funkcjonowania poznawczego. Jeżeli dana osoba dorosła ma cechy na przykład ADD, czyli ADD to jest zespół deficytu uwagi, niekoniecznie z nadruchliwością. To się często zdarza, że to współwystępuje z depresjami, to wtedy bywa, że dołącza się lek stosowany w ADD właśnie po to, żeby poprawić wydolność, aktywność, koncentrację, pamięć, żeby zmniejszyć senność w ciągu dnia. I są też różne inne środki, które się w takich sytuacjach próbuje stosować. To nie są standardowe rozwiązania, ale można próbować. Jasne, czyli jest jakaś szansa, można próbować. Tak, można też spróbować zmienić, jednak pani się obawia zmiany leków przeciwdepresyjnych, ale są też takie leki przeciwdepresyjne, które są z założenia zaprojektowane jako leki, które mają poprawiać funkcje poznawcze i faktycznie tak potrafią działać, czyli one mają część tego działania, które mają tradycyjne leki przeciwdepresyjne, te typowe, czyli głównie te działające przez serotoninę, ale oprócz tego mają dodatkowe działania, które powodują, że funkcjonowanie poznawcze na tych lekach jest lepsze niż na lekach klasycznych. Jasne. Co to jest depresja organiczna? Padło takie hasło tutaj pani, oj, znowu mi ten komentarz zleciał. Pani Hanna pyta się, co to jest i czy to oznacza, że dwa razy w roku będę w szpitalu? Depresja organiczna to jest... Parę osób tutaj już pytało właśnie o ten rodzaj depresji też. Tak, no to jest depresja, która jest trudniejsza do leczenia, ponieważ to jest depresja wynikająca z jakiejś dysfunkcji organizmu, dysfunkcji takiej na poziomie fizycznym, bardzo często neurologicznym, ale nie tylko. Czyli przyczyna tej depresji jest nie tylko ściśle chemiczna, na poziomie chemii mózgu jest nie tylko reaktywna, czyli w kontekście właśnie stresu, ale jest jakiś czynnik na poziomie organizmu, najczęściej w mózgu, który powoduje, że ma się na tę depresję większą podatność. I tego typu depresje bywa, że się ciężej leczą, bywa, że gorzej reagują na leki przeciwdepresyjne i bywa, że trzeba przeprowadzić więcej prób z różnymi lekami przeciwdepresyjnymi, zanim trafi się na właściwe rozwiązanie. I nie, to nie oznacza, że trzeba wracać do szpitala. Nie musi tak być. Tak, czyli nie jest to konieczne, bo już któryś komentarz właśnie taki był, że kończy się właśnie to pobytem w szpitalu. No to nie zawsze musi. Dobrze, to optymistyczna wiadomość, tak. Dziękuję. Teraz mamy panią, nie, przepraszam bardzo, pana. Pana Janka. Jakie kryteria można uznać za wystarczającą poprawę, aby rozważyć odstawienie leków z grupy SSRI? I, przepraszam, SSRI, i jak przeprowadzać odstawienie? I tak, czy można jeszcze jakoś zmniejszyć efekty odstawienia tych leków? Ja myślę, że tu najbardziej chyba chodzi o to, że kiedy można myśleć o tym, żeby z tych leków zrezygnować, tak? Tak, to są pewne standardy, jeżeli chodzi o leczenie zaburzeń depresyjnych i przyjmuje się, że jeżeli po raz pierwszy mamy kontakt z takim lekiem, to powinno się go stosować minimum 6 miesięcy od uzyskania poprawy. Czyli od takiego momentu, że czujemy, że faktycznie jakby, no że jest dobrze, tak, że nie ma już zastrzeżeń co do samopoczucia. I to też rozumiem, że po tych 6 miesiącach, że ustalamy z lekarzem. W sensie to nie ma być tak, że ja mówię sobie, że się super czuję, tylko to na wizycie jest taki moment, kiedy razem z lekarzem dochodzimy do wniosku, że tak, teraz jest lepiej. Jasne. Czyli sami tam nie kombinujemy nic.
Nie, zwłaszcza nie myślimy o tym, żeby odstawić lek po krótszym czasie, prawda? Czyli bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy dana osoba uzyskuje równowagę, zaczyna czuć się dobrze, no to też automatycznie idzie za tym myślenie, że lek nie jest mi potrzebny, mogę go odstawić. I to zwykle jest za szybko. Tego typu leki powinny być stosowane przez dłuższy okres czasu, dlatego że one mają utrwalić swoje działanie, czyli one nie tylko mają doprowadzić do tego poziomu poprawy, tylko potem one mają wyuczyć mózg utrzymania określonej równowagi chemicznej, żeby to dobre samopoczucie trwało. I założenie jest takie, że ono ma trwać po stopniowym odstawieniu leków przeciwdepresyjnych. To jest różnie długo, to jest bardzo indywidualne, zależne od danej osoby, zależne od czynników zewnętrznych, jakie działają. Ale to minimum to jest pół roku właśnie. Odstawianie jak najbardziej powinno być stopniowe i to ja jestem zwolennikiem takiego jeszcze bardziej stopniowego niż stopniowego odstawiania. Uważam, że im wolniej, tym lepiej. Są takie osoby, zwłaszcza takie, które mają wysoki poziom lęku, które odstawiają nawet po 1/10 tabletki. Niektórzy są w stanie tak pokruszyć. I wtedy stopniowo sobie schodzimy. I zawsze ja wybieram taki moment, w którym dana osoba czuje się bezpiecznie, czyli jest takie poczucie, że no, że mogę spróbować, tak, że ja czuję się bezpiecznie, nie boję się, mogę spróbować zacząć schodzić z leku. Kolejną rzeczą jest to, że ja wybieram na odstawienie leku zwykle porę wiosenną i letnią, no bo to jest taka pora, kiedy my się czujemy naturalnie lepiej ze względu na większą ilość światła. Nie lubię odstawiać jesienią, zimą, tak jak teraz. No, bywa, że to się robi bardzo powoli, czyli całymi miesiącami, bywa, że można szybciej. To też to jest bardzo indywidualne. Przy kolejnych podejściach do leku lepiej, żeby to leczenie trwało dłużej, około roku, a nawet półtora. I są też takie badania, które pokazują, że jest mniejsze ryzyko nawrotu takich epizodów depresyjnych, jeżeli to leczenie się potrzyma troszkę dłużej, właśnie rok, półtora roku. Jasne. Pani Asia, czy bardzo częste spadki nastroju, smutki, tak zwane doły, bez jakiegoś konkretnego powodu, tylko tak ogólnie, po prostu jest bardzo smutno, że odechciewa się wszystkiego, to mogą być symptomy jakiejś lekkiej depresji, czy raczej coś takiego nie istnieje? Mogą być, to mogą być symptomy dystymii, to mogą być symptomy cyklotymii, czyli takiego stanu, gdzie te spadki nastroju są łagodniejsze, albo jest też zmienność nastroju. Bywa tak, że poszczególne osoby funkcjonują z takimi lekkimi dołami i potem z lekkimi górkami, czyli mają takie momenty potem zrywu, lepszej aktywności, lepszego funkcjonowania, to wtedy mówimy o stanach cyklotymicznych i tutaj można rozważać stosowanie albo leków przeciwdepresyjnych, jeżeli przeważają te stany obniżonego nastroju, albo leków stabilizujących nastrój. To jest inna grupa leków. A czy zawsze jest tak, pani doktor, że depresja wygląda w ten sposób, że właśnie jesteśmy smutni, nic nam się nie chce i no, wszyscy widzą, że coś się z nami dzieje? Czy też może być taka depresja, która jednak mimo, że jest, to osoba może przy niej bardzo dobrze funkcjonować i tak naprawdę nikt się nie musi domyślać, że coś jest nie tak? Oczywiście bywa tak, że dane osoby dysymulują objawy, prawda, czy nie chcą ich pokazać na zewnątrz, nie chcą się skarżyć. I to też może być niebezpieczne, bo jeżeli ta depresja jest głęboka, to bywa tak, że pojawiają się myśli samobójcze, ale one nie są w żaden sposób ugłaśniane. Taka osoba też zbiera całą energię na to, żeby funkcjonować w sposób poprawny na zewnątrz, czy nawet uchodzić do osoby wesołą. Tak, bo często się niebezpieczne stany. Często się zdarza, prawda, różne sytuacje i potem w mediach słyszymy, że nikt nie podejrzewał, że tutaj ten sąsiad albo ten chłopak jest taki wesoły, a tak. Nagle się zabił i jak to mogło w ogóle tak. być. Tak, bo można to kompensować, można po prostu całą energię zbierać na to, żeby na zewnątrz zachować ten fason, tak, żeby się prezentować jak osoba dobrze funkcjonująca, dobrze się czująca, natomiast w środku można przeżywać smutek. Można przeżywać smutek, można przeżywać rezygnację. Tak. Proszę Państwa, ja widzę bardzo dużo pytań o leki i o połączenie leków, o skutki uboczne leków. Natomiast no, dzisiaj w trakcie naszego jednak jednogodzinnego webinaru nie będzie Pani doktor w stanie nam na takie pytania odpowiadać. Również w szacunku do Państwa historii chorób, po prostu ich tutaj Pani doktor nie zna, więc na takie pytania najlepiej, z takimi pytaniami najlepiej zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego, tak?
bo po prostu nie chcemy też tutaj jakoś nadużywać Państwa i wykorzystywać i po prostu nie jesteśmy w stanie w tym momencie, myślę, że Pani doktor też nie może się podjąć odpowiedzi na takie pytania. Ale bardzo dziękujemy za zaufanie i że Państwo je tutaj również zadają. Jak najbardziej jakieś ogólne takie pytania o leki dla wszystkich, jak się pojawiają, to ja Pani doktor od razu przekazuję. Mamy jeszcze około 18 minut, więc zapraszam serdecznie dalej do zadawania pytań, do komentowania. Jeżeli podoba Wam się forma naszego webinaru, to jak dzisiaj tu z Państwem jesteśmy, to poprosimy też jakiegoś kciuka albo serduszko, będziemy wiedziały, że wszystko jest ok i podoba Państwu się nasza forma prowadzenia dzisiejszego spotkania. A ja już przechodzę do kolejnych pytań. Takie pytanie, które się też tutaj powtarza, to jest pytanie o to, czy depresja, objawy depresji u dzieci i młodzieży są takie same jak objawy depresji u dorosłych? Bywają zupełnie inne. Generalnie jest tak, że depresja u młodzieży może przebiegać z drażliwością, z takim wycofaniem z kontaktów. Często jest mylona z zaburzeniami zachowania po prostu. To jest takie dziecko niegrzeczne. Często jest też tak, że depresja u dzieci przebiega ze wzmożoną sennością, czyli to są takie dzieciaki, które polegują w łóżkach, które niechętnie wstają, które niechętnie podejmują aktywność i to znowu jest mylone z lenistwem, prawda, jest jakąś tam niechęcią do działania. Także one potrafią przebiegać inaczej i leczą się też inaczej, ponieważ u dzieci mamy zarejestrowaną mniejszą ilość preparatów przeciwdepresyjnych, które są dopuszczone do użycia. A te, które są zarejestrowane, bywają bardzo różnie tolerowane i potrafią dawać też bardzo różne efekty, czyli można powiedzieć, że ten efekt jest mniej przewidywalny niż u osoby dorosłej. Trzeba zdecydowanie dzieci leczyć ostrożniej. Tak. Pamiętajmy o tym. I w ogóle chyba taki temat też depresji u dzieci i młodzieży to byłby temat na całe jakieś takie spotkanie, więc dzisiaj też już głębiej nie będziemy go tutaj poruszać. Natomiast chciałabym wrócić do pytania pani Beaty Becli. Czy są jakieś skutki uboczne wieloletniego stosowania antydepresantów? Ja już biorę 12 lat. To wszystko zależy od tego, jakie leki są stosowane, ale jeżeli chodzi o takie klasyczne, nowoczesne leki przeciwdepresyjne, jakie teraz są dostępne, nie wiadomo nic o skutkach ubocznych długoterminowego stosowania. Są natomiast badania, które pokazują, że dłuższe stosowanie tego typu leków potrafi w pozytywny sposób modyfikować cechy osobowości, czyli obniża nam poziom lęku jako cechy, poziom takiego wycofania, poziom neurotyzmu, a podwyższa poziom ekstrawersji, czyli jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby konfrontować, radzić sobie, wchodzić w kontakty z ludźmi. Czyli to nie jest tak, że jak biorę kilkanaście lat, no to już mam na przykład dużo osób tak mówi, że nie wolno tak długo brać tych leków, zniszczysz sobie wątrobę. Czy to jest prawda na przykład? Czy one mają jakieś... Jeżeli chodzi, większość z nich nie ma poważnego negatywnego wpływu na wątrobę. No wiadomo, że każdy lek jest metabolizowany przez wątrobę, natomiast tego typu leki, mówię o nowoczesnych antydepresantach, w większości, poza wyjątkami, są bardzo łagodne dla wątroby, znacznie łagodniejsze niż na przykład paracetamol, który stosowany systematycznie w większych ilościach, a jest takim bez recepty, jest zabójczy dla wątroby. Jasne. Pani Milena pyta, czy są badania poziomu serotoniny? Są takie badania, aczkolwiek niespecjalnie mają sens, bo to się niespecjalnie przekłada na funkcjonowanie i na faktyczny nastrój danej osoby. Czyli poziom serotoniny we krwi nie musi odpowiadać poziomowi i rozłożeniu funkcji serotoninergicznych w mózgu. Więc niespecjalnie ma to sens. Dobrze. Pani Elżbieta Błaszczyk, depresja, choroba dwubiegunowa, jak je rozróżnić? Bywa tak, że one są błędnie diagnozowane jedna i druga, ponieważ choroba dwubiegunowa może się rozpocząć od epizodów depresyjnych i wtedy na pewno, jeżeli ja mam w gabinecie osobę, która spełnia kryteria rozpoznania epizodu depresyjnego, no to oczywiście rozpoznaje depresję. A może być to osoba, która ma zapisane
no bo to jest choroba, która jest zapisana na poziomie biologicznym, ma zapisaną skłonność do tego, żeby reagować dwubiegunowo, czyli może być w życiu takiej osoby potem taki moment, w którym wystąpi epizod tak zwanej hipomanii albo manii, rzadziej manii. Mania to jest przeciwieństwo depresji, czyli tak jak depresja przebiega z obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu, apatią, takim poczuciem braku sił, bezwartościowości, no to mania w drugą stronę. To jest wtedy podwyższony nastrój, podwyższony napęd, niespożyta energia, zwykle mniejsze zapotrzebowanie na sen i poczucie, że można wszystko. Mhm. To czasem przebiera taką... przebiera bardzo duży wymiar. Chciałam tylko powiedzieć, że na pewno będziemy robić webinar i o HADzie, i o borderline, więc jeżeli chcieliby Państwo dostawać na bieżąco takie informacje, kiedy będą te webinary, to zapraszam do polubienia fanpage'u Centrum Terapii Dialog na Facebooku, wtedy na bieżąco będziecie Państwo jako pierwsi, można sobie to tam ustawić u siebie w ustawieniach, dostawać informacje o tych webinarach i tam na pewno szczegółowo porozmawiamy. No, zarówno chorobie HAD, jak i zaburzeniu osobowości borderline i wtedy będziemy mogli się na tym bardziej skupić. Mam pytanie jeszcze od Pani Violi. Jakie metody stosować, by stany depresyjne partnera nie doprowadziły do depresji drugiej osoby i czy mogą doprowadzić? Mogą na zasadzie reaktywnej, czyli no, to jest naturalne, że reagujemy na te bodźce, które mamy z zewnątrz i jeżeli jesteśmy z kimś często i dużo, mieszkamy z kimś, jeżeli jest to osoba bliska, z którą empatyzujemy, z którą współodczuwamy, no to jest naturalne, że to się w jakiś sposób może udzielić. Natomiast to nie jest też tak, że to musi przejść pełnoobjawowy zespół depresyjny, no to po prostu jest reakcja, prawda, reakcja na to, co się dzieje. No i wtedy, no co robić, to znowu rozmawiać z tą osobą, czyli starać się odpowiadać na jej potrzeby, tak, pytać, co tak naprawdę jest potrzebne, nie, czyli czasami na przykład aktywizowanie takiej osoby na siłę, czyli wyciąganie na spacer bywa niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem, albo niekoniecznie jest to moment na to, albo trzeba to robić w umiarkowanym zakresie, bez przesady. Na pewno trzeba starać się wysłuchać, trzeba starać się zrozumieć, trzeba starać się towarzyszyć, trzeba pamiętać i trzeba powtarzać, że stany depresyjne mają to do siebie, że mijają i są wyleczalne, więc to nie jest też coś, co będzie trwało. Właśnie, to też takie pytanie tutaj było na naszym czacie, czy depresję da się wyleczyć? Bo... Da się wyleczyć, albo przynajmniej zaleczyć, znaczy epizod depresyjny da się wyleczyć, a depresję jako taką można wyleczyć albo zaleczyć. To znaczy są takie osoby, które mają skłonność do nawrotów stanów depresyjnych, co może wynikać z wielu czynników, bardzo często wynika z przyczyn biologicznych, czyli z takiego uwarunkowania, no można powiedzieć wielogenowego też, no bo to nie jest choroba dziedziczna wprost, natomiast pewną skłonność do zachorowań można mieć w rodzinie, o tak. Jednak może być jakieś tam... Czyli jest też, może być taki czynnik też genetyczny, na który mamy ograniczony wpływ i to wtedy mówimy o depresjach endogennych. Podobnie jest z chorobą afektywną dwubiegunową, to są choroby o podłożu biologicznym, gdzie jest pewien cykl przebiegu tych chorób, czasem niezależny od czynników zewnętrznych, czyli niezależny od takich, od stresu na przykład, który potrafi wywołać epizod. Czasem nie musi być czynnika wywołującego, żeby doszło do wystąpienia epizodu depresyjnego u takiej osoby. Jeszcze tutaj mam wielkimi literami, napisałam sobie i podkreśliłam, bo pojawiało się parę razy, pytanie między innymi zadane przez panią Patrycję Czerwińską. Jak rozpoznać depresję maskowaną? Co to w ogóle jest depresja maskowana? No, depresja maskowana właśnie bardzo często przebiega pod postacią somatyczną. Czyli bywa tak, że mamy jakieś uporczywe dolegliwości z ciała, na przykład bóle brzucha albo bóle głowy i nic poza tym. I taka osoba nie obserwuje u siebie smutku, uważa, że sobie dobrze radzi, uważa, że jest pogodna, uważa, że jest wydolna. No, czyli można powiedzieć, że nie dopuszcza do siebie tego smutku, nie dopuszcza do siebie tych emocji. I często jeżeli tych emocji do siebie nie dopuszczamy, no to one idą w ciało, one muszą jakiś wentyl znaleźć, muszą którędyś ujść. I bywa tak, że wtedy występuje właśnie objaw z ciała i że najpierw leczy się ten objaw i najpierw szuka się przyczyny somatycznej, a dopiero jak się wyczerpie wszystkie środki somatyczne i nie znajdzie się konkretnej przyczyny,
no to wtedy sięga się po pomoc psychiatryczną i bywa, że lek przeciwdepresyjny na to pomaga. No, czyli też jest to takie skomplikowane zagadnienie, prawda? Do diagnozy. Tak, tak. No takie osoby zwykle w ostatniej kolejności trafiają do lekarza psychiatry, bo zawsze najpierw myśli się o przyczynach somatycznych. Jasne. Jeszcze miałyśmy pytanie o to, czy można prewencyjnie leczyć depresję. Jeżeli właśnie wiemy, że w rodzinie mamy taką skłonność, czy coś takiego się w ogóle stosuje? Nie, nie stosuje się, to nie ma sensu. Czyli ja uważam, że leki należy stosować tylko wtedy, kiedy mamy objawy, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście mamy dysfunkcję, kiedy jakby to nasze funkcjonowanie codzienne staje się trudne przez objawy. I trzeba też pamiętać, żeby odróżniać objawy od przejawów życia psychicznego po prostu, ponieważ no my mamy prawo reagować smutkiem, mamy prawo reagować obniżonym nastrojem, mamy prawo reagować lękiem na to, co się dzieje wokół nas. To nie zawsze musi oznaczać depresję. Jeżeli nie trwa długo, jeżeli nie powoduje dużej dysfunkcji, to nie zawsze to musi być objaw. Pani Ewa Tworzydło pyta, jak ma się borderline do depresji? Czy one występują razem, czy oddzielnie, czy w ogóle mają coś wspólnego ze sobą? Tak, generalnie jest tak, że jeżeli chodzi o strukturę borderline, to jest struktura osobowości. To zaburzenie borderline należy do zaburzeń osobowości. Są osoby, które mają w sobie cechy borderline'owe, niekoniecznie muszą mieć pełnego rozpoznania zaburzeń borderline, no bo my jesteśmy tak naprawdę bardzo złożonymi konstrukcjami i mamy w sobie szereg cech. Trudno jest rozpoznać czyste jakieś konkretne zaburzenia osobowości, czy jakiś typ osobowości. Natomiast są pewne cechy osobowościowe i takie cechy osobowościowe borderline'owe mogą sprzyjać występowaniu stanów obniżonego nastroju, stanów lękowych jak najbardziej. To wtedy nie jest taka depresja sensu stricte, tylko to wtedy jest na przykład osobowość borderline z epizodami depresyjnymi, czy z epizodami lękowo-depresyjnymi, czy z jakimiś reaktywnymi stanami. Ale leczy się tak jak depresję. Jasne. Pani Ewelina jeszcze pyta a propos tych działań prewencyjnych, o których przed chwilą rozmawiałyśmy. Czy fototerapia może być działem prewencyjnym? Szczególnie. Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś zauważa u siebie sezonowe wahania nastroju, jeżeli ktoś widzi, że wyraźnie gorzej funkcjonuje, czyli na przykład ma mniej energii, jest smutniejszy w takim sezonie jesiennym jak teraz, to jak najbardziej warto jest zastosować fototerapię. I są też badania kliniczne, które pokazują, że to działa. Tak, to też jest odpowiedź. Na pewno poprawia napęd. Poprawia napęd, czyli jakby to, co czujemy, to czujemy większą energię po zastosowaniu takiego światła, to jest coś, co zwykle czujemy od razu, a u wielu osób poprawia też nastrój. To też jest odpowiedź na pytanie pani Celiny Grzybek, czy poleca pani lampy antydepresyjne? Znaczy, czy to są, rozumiem, że tu chodzi o te lampy do fototerapii, tak? Chodzi? Tak, lampy do fototerapii, no one są bardzo różne na rynku od takich zupełnie prostych do profesjonalnych, czyli do takich, które są stosowane w takiej rozpoznanej depresji sezonowej o ciężkim przebiegu. Na serię takich naświetlań można się zapisać do wielu ośrodków. Wiem, że w dialogu też mieliśmy taką ofertę. Jest aktualna teraz. Tak, jak najbardziej. To są wtedy takie. Można to są takie profesjonalne, no bo wtedy o dużej mocy. Tak. I wtedy można się albo zapisać na serię takich zabiegów, na serię naświetlań, powiedzmy kilkanaście dni pod rząd, kiedy przychodzi się rano i ma się powiedzmy naświetlanie przez około 20 minut i to pomaga się zaktywizować, to działa na rozruch, to fajnie działa rano, no bo to właśnie poprawia napęd. Natomiast nie powinno się tych lamp stosować na wieczór ze względu na to, że wtedy mogą zaburzać sen. Można też taką lampę sobie wypożyczyć do domu i stosować w sezonie, nawet codziennie. Każda z tych lamp ma swoją instrukcję, każda ma inną moc i tam jest tutaj napisane, w jakich ilościach można się naświetlać, jak długo te naświetlania mogą trwać, w jakiej odległości ta lampa powinna stać od nas. Są też takie bardzo proste lampy do kupienia w internecie, jest cała masa tego i nawet takie bardzo tanie, które najtańsze chyba w granicach 150 zł kosztują i można sobie spokojnie wypróbować. Uważam, że jest sens
żeby sobie wypróbować w sezonie, to może tak, poprawić funkcjonowanie. Jak się ma taką potrzebę wypróbowania, to z dialogu można wypożyczyć, myślę, że tam na jakiś krótki okres i też sobie sprawdzić, czy jak to działa. I oczywiście można ze swoim lekarzem prowadzącym też to przegadać i na pewno też pomoże. Tak. Tak, powie, czy to jest dobry pomysł akurat w tym. Ale to chyba zawsze jest dobry pomysł. Jeszcze mam pytanie od pana, oj, i pan mi poleciał na górę, pan Jakub Balicki. Mam ostatnie, to już będzie przedostatnie pytanie, dlatego że mamy jeszcze 3 minuty, a nie chcę nadużywać pani doktor, czasu pani doktor. Pan Jakub Balicki pyta, jak radzić sobie ze spłyceniem emocjonalnym w farmakoterapii LITEM? Spłycenie emocjonalne. To nie jest takie proste. Bardzo często jest tak, że jeżeli jest stosowana farmakoterapia stabilizatorem nastroju, takim jak LIT, to z jednej strony zapobiega się wahaniom nastroju gwałtownym, czyli zapobiega się gwałtownym przejściom z fazy depresyjnej w maniakalną, ale z drugiej strony można mieć takie odczucie, że się stłumionym na poziomie emocjonalnym. No i to jest jakby element towarzyszący temu leczeniu. No jak sobie radzić? Aktywizować się, tak, czyli starać się trzymać regularny rytm życia, tak, żeby aktywność fizyczną codziennie sobie planować, żeby pilnować rytmu dobowych. To zawsze ożywia i to może też mieć takie, wtedy dać takie wrażenie, że też ożywia na poziomie emocjonalnym. I ostatnie. Można rozważać też zmianę leku, aczkolwiek LIT jest takim lekiem, który jest lekiem trudno zmienialnym na inny, o tak, bo on jest na tyle skutecznym lekiem i na tyle jedynym w swoim rodzaju, że bywa, że trudno jest go zmienić na inny stabilizator, który potencjalnie mógłby dawać mniejsze wrażenie zapojętnienia, na przykład lamotryginę. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Oj, ale tutaj dużo nagle się nam pojawiło tych pytań. Było to pytanie o leczniczą marihuanę. Czy może pomóc w depresji? Może, aczkolwiek tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że te preparaty konopi są bardzo różne i dla różnych osób różne preparaty o różnym składzie są właściwe. Są takie miejsca, które się zajmują konkretnie medycyną konopną i tam taki konkretny rodzaj preparatu można sobie dobrać. Bardzo często służy CBD, czyli taka część konopi, taki związek pochodzenia konopnego, który nie ma działania narkotycznego. Tak, działanie narkotyczne ma THC i to THC może być niebezpieczne, ponieważ może na niektórych działać lękotwórczo. Może też mieć potencjał wywoływania psychozy, także THC jest nie dla wszystkich, ale na przykład CBD, CBG, różnego rodzaju olejki, susze bez THC jak najbardziej. Drodzy Państwo, kończymy już dzisiejszy webinar. Czy uważacie, że temat został wyczerpany, czy potrzebowalibyście jeszcze jakiegoś kolejnego cyklu webinaru? Możecie mi to teraz napisać na czacie. Ja bardzo dziękuję pani doktor Agacie Bilski, pani doktor, psychiatrze i pani jednocześnie psychoterapeutce. Jak widać, było dużo pytań i z tego obszaru, więc dzisiaj bardzo dużo pracy pani tutaj z nami wykonała. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Jeszcze parę słów chciałam tu do Państwa powiedzieć. Zaprosić przede wszystkim na nasz następny webinar, który będzie już 8 grudnia. Też ważny temat obecny cały czas w życiu wielu z nas. Webinar będzie o anoreksji. Będą to wskazówki dla chorych i ich rodzin, a moim gościem będzie doktor Aneta Michalska z Centrum Terapii Dialog. To już 8 grudnia o godzinie 19:30, jak zwykle na naszym fanpage'u.
Bardzo proszę, jeżeli Wam się podobał nasz dzisiejszy webinar, o lajka albo o serduszko, to też zawsze miło dowiedzieć się, czy był przydatny, czy udało nam się odpowiedzieć na Państwa właśnie tutaj pytania, uwagi, komentarze. Zapraszam cały czas do polubienia fanpage'u Centrum Terapii Dialog na Facebooku, żebyście jako pierwsi mogli dostawać informacje o naszych wydarzeniach, o materiałach. Prawdopodobnie też po tym webinarze dzisiejszym powstaną jakieś materiały, które będziemy udostępniać Wam na fanpage'u Centrum Terapii Dialog, więc warto mieć go w polubionych, śledzić i zdobywać różne bezpłatne informacje, które mogą się przydać, bardzo potrzebne. I jak zwykle zapraszam też na naszą stronę www.psychiatrzy.warszawa.pl. Tam również ciekawe informacje, można też poznać wszystkich naszych specjalistów, zobaczyć, w czym się specjalizują. No i oczywiście po dzisiejszym webinarze szczególnie zapraszam, jeżeli potrzebujecie Państwo, do poradni depresji, która jest jedną z poradni prowadzoną w Centrum Terapii Dialog. Bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy i widzimy się za 2 tygodnie na kolejnym dialogowym webinarze. Dziękuję i dobranoc. Możecie jeszcze chwilkę na czacie popisać, jeżeli chcielibyście ze sobą jeszcze wymienić jakieś wiadomości, bo widzę, że teraz była taka duża potrzeba. A ja życzę Państwu dobranoc.